Opening day! Zaczął się, nareszcie, 6 tygodni Skarbu Kibica i w końcu możemy sobie obejrzeć sezon MLB 2021. A naprawdę było co oglądać. Zapraszam na trochę udawany odcinek prasówki, tym razem bez tweetów, ale sporo wideo, kilka momentów wartych uwagi i jedziemy. Zacznijmy od meczu Los Angeles Dodgers kontra Colorado Rockies. Dodgers bronią tytułu mistrzowskiego, a Rockies mają plądać się gdzieś na dnie tabeli. Trzeci inning, pierwsza baza zajęta przez Justina Turnera. Do odbijania podchodzi Cody Bellinger. Dalekie wybicie na lewe zapole i home run! Bellinger nie świętuje, bo to dla niego normalka, a Turner, jak to ma w zwyczaju po home runach, biegnie odwrotnie niż powinien. Co? Zobaczmy tego home runa. Świetne wybicie Bellingera, do piłki pędzi Raimel Tapia i jakimś cudem ją łapie. Ale piłka wypada z rękawicy i wychodzi poza boisko, więc home run. Początkowo myślałem, że piłka przerwała rękawicę, bo czasem tak się zdarza. No ale chyba po prostu wypadła. No chyba tak. W każdym razie Turner był przekonany, że jednak Tapia złapał tą piłkę, więc zaczął biec na bazę, z której wystartował, czyli na pierwszą. Jeśli nie wiesz, dlaczego tak jest, to odsyłam do filmu o zasadach. Bellinger wiedział, że był home run, choć jak zobaczył, co odwala Turner, to chyba zaczął się zastanawiać, co jest grane. I jaki był finał? Cóż, jeżeli biegacz, czy też pałkarz, który jest na wcześniejszych bazach, w tym przypadku Bellinger, wyprzedzi biegacza, który jest na dalszych bazach, w tym wypadku Turner, no to ten pierwszy jest wyautowany. No i Bellinger zamiast home runa, out. Tu widzicie ten moment. O, tu. Out. W sumie to nie Bellinger wyprzedził Turnera, a zrobił to Turner, tylko że w drugą stronę. Dobra robota, Justin. Podsumowując, Turner widział tę sytuację tak. Bellinger tak. A ja tak. What? What the fuck? Niewiarygodne. Turner wygląda na takiego gościa, który lubi żartować, na takiego, co zabiera buty kolegom z szatni. A tym razem wzniósł się level wyżej i zabrał koledze home runa. Brawo. Corey Seager również miał ciekawy dzień, prosta piłka, ale tutaj coś poszło nie tak. Siódmy inning również ciekawy. Wiadomo, że najgorsze, co może być przy biegaczu na trzeciej, no to dziki narzut albo błąd łapacza. Jimmy Nelson na górce, on takich błędów na szczęście nie popełnia. Dziki narzut, Blackmon zdobywa punkt, Kron na trzecią bazę. Kolejny narzut i kolejny dziki narzut i Kron zdobywa punkt. Rockies pokonują Dodgers. W drugim meczu wszystkie oczy były zwrócone na Bauera. Przyznam się, uważam, że jest on przepłacony i w pewnym momencie pogrzebie drużyny Dodgers. Ale zaczął fantastycznie, była realna szansa na no-hittera, kapitalna dyspozycja. Ale w siódmym inningu Rockies postanowili popsuć debiut Trevora, jedno odbicie, home run i ERA Bauera trochę się popsuło. Ostatecznie w drugim meczu to Dodgers pogonili kota drużynie Rockies i to dosłownie. Na murawy wbiegło kicia. Swoją drogą, piękny okaz. Najlepszy był Bellinger, totalny luzik. W meczu Indians kontra Tigers warto odnotować home runa Miguela Cabrera, bo był to home run numer 350 w barwach Tigers. Zwróćcie uwagę na piękną wiosenną scenerię. Pogoda gry nie ułatwia i aż przypomniało mi się zagranie Ozziego Albisa sprzed jakichś 3 lat. Szansa na double play, miał być rzut na drugą bazę, trochę nie wyszło, no to strzał na pierwszą bazę. Ale też nie wyszło. Twins kontra Brewers. Luis Urias już może być pewnym występu w kompilacjach najlepszych akcji obronnych. Wow! Świetny mecz. Dziewiąty inning, Twins prowadzą 5-2, są o krok od zwycięstwa, do odbijania podchodzi Christian Yelich, dalekie wybicie na prawe zapole i... I piłka wypada z rękawicy. No i ostatecznie Twinsi przegrali 5-6. Dwie świetne akcje Phillies w meczu z Braves, najpierw Alec Bohm. A później świetny rzut za pola i Real mu to autuje biegacza i ratuje wynik. I Phillies ostatecznie wygrywają z Braves. Dwa wielkie momenty w San Diego, debiut Dervisza, owacje na stojąco, piękne przywitanie. San Diego! Drugi moment był historyczny dla D-backs, a miało to miejsce w piątym inningu. Home run numer 1. 2. Hits one deep to right field. Goodbye, it's gone. 3. LeCastro sends one deep to left field. Tim LeCastro, get out of here. I 4. Steven Vogt gets into one. Is this 4?
Ostatecznie to jednak Padres byli górą. Debiut Arenado w Cardinals. Wyglądało to dobrze, bilans 2 hity i złamany kij. Błąd Suareza, który w poprzednim sezonie grał na trzeciej bazie, teraz jest shortstopem. No to zagranie troszkę nie wyszło, musi otrzaskać się z tą pozycją. Cardinals bez problemu wygrywają z Reds. Reszta meczów bez szczególnych historii po wyniki zapraszam na stronę MLB.com. Mam nadzieję, że takich meczów będzie dużo więcej, dużo dziwnych zagrań, dużo nieudanych akcji, dużo błędów, to jest coś, co lubię. W sumie zaraz sam wychodzę na boisko, więc takich akcji będę miał dużo na żywo we własnym wykonaniu. Odcinek wychodzi w poniedziałek, część z was pewnie siedzi przy świątecznym stole, więc wesołych świąt i nie przesadzajcie. Zdrowia, trzymajcie się, cześć!